Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World przegląd Lamborghini Miura Concept. Jest to bardzo fajny samochód, który dostaliśmy jakiś czas temu za 1 000 000 użytkowników w Need for Speed World, z tego co pamiętam, albo nie pamiętam dobrze. Aha, właśnie, zapomniałem. Obracam kamerę przy pomocy przycisku V. Naciskam przycisk V i mogę obracać kamerę. Wiecie, to wolny, zobaczcie, kampania dla osób, które nie wiedzą. A wyłączam HUDA przy pomocy skrótu klawiszowego ALT i Z dla osób, które nie wiedzą. Także Miura, co ty jesteś za Miura? No Miura bardzo fajnie się prowadzi. Ma dosyć mocne nitro, mocniejsze niż przeciętne. Takie mniej więcej jak w Audi RS4. Ja zawsze porównuję nitro do Audi RS4, bo jest to moim zdaniem nitro, jakie powinien mieć każdy samochód w Wordzie. Właśnie Miura taki ma, nie ma jakiegoś rakietowego nitra, nie ma też za słabego. Jest to nitro bardzo dobre i... Znaczy nie bardzo dobre, nie bardzo mocne, tylko jest dobre, bo powinno takie być w każdym samochodzie. A jest średnie, jest takie nie za mocne, ale dobre. Więc mocniejsze niż standardowe nitra montowane w innych samochodach, które nie mają nitra. O. Przyspieszenie, ja wiem, nie jest takie jakieś wykoksowane. W zasadzie wszystko wam zaraz zademonstruję, jak to wygląda. Natomiast mnie z wyglądu się ten samochód podoba, jest fajny. To jest Lamborghini. I naprawdę smyślny wygląd ma. No, taki unikalny dosyć. Brzmi, jak słyszycie, ciekawie. I skręca również dobrze. Podejrzewam, że większość z was, większość z moich widzów ma już ten wóz w garażu. Kto jednak został zbanowany za oszukiwanie, niestety już nie może mieć tego wozu. Był kod na ten samochód. Nie mam tego kodu jak coś, nie posiadam i nie będę go miał. Żebyście się nie pytali. Nie mam kodu. Jak będzie jakiś kod, dam na Facebooku, wszędzie wam go dam, ale na razie nie ma żadnego kodu do Worda. Dobra. No i przyspieszenie. Właśnie, może włączę wam HUDA, żebyście widzieli w ogóle ile jadę. Nitro. Tak jak mówiłem, nie jest najmocniejsze, nie jest najsłabsze, jest dobre. Pojedźmy sobie jakiś wyścig i zobaczymy, jak Miura się spisze w praktyce. Okej, jestem w lobby, pokażę wam wszystkie części, jakie tu mam. Mam skille na wydłużenie Perfect Start, mam jakieś tam części uliczne, to są chyba te, co dostaliśmy na samym początku. Nic tu nie zmieniałem, mam 709 punktów na statystyce ogólnej. Podejrzewam, że Miura będzie można podnieść do klasy S, ale czy tak będzie, nie wiem, zobaczymy. Podniosę ją, może uda mi się podnieść jej statystyki jakąkolwiek częścią w moim magazynie. To zobaczymy, czy prowadzenie spada. Jeśli spada, to będzie ciężko ją podnieść do klasy E. Zaraz to sprawdzimy. Okej, a to jest trasa Waterfront. I nie pokażę wam... Wow! Aha, okej. Fajnie. No. To zaczęliśmy wyścig. I teraz tak. Zobaczymy, jak Miura spisze się na zakręty. Nie spisuje się tak źle. Jakby ją tu określić? Cóż, brakuje trochę przyspieszenia, ale podejrzewam, że na lepszych częściach będzie tu dużo lepiej. W każdym razie ja nie widziałem, żeby ktokolwiek wymiatał Miurą w jakimkolwiek wyścigu. Przeważnie wymiatają podszarpki GT2 996 czy 997, ale 996 jest za IGC, dlatego je się spotyka częściej. Nawet bodajże w tym wyścigu jest jedna. No dobra, trzeba tu podgonić trochę przyjaciół. Znaczy oni nie są moimi przyjaciółmi. Gram na multi teraz, słuchajcie, jaka bania. Dobra. No i raczej nie uda mi się ich dogonić już. Nitra nie mam tutaj ulepszonego, mam ulepszony Perfect Start, którego jak widzieliście doskonale użyłem.
Okej. Ten lag oznaczał zmianę pogody. Niestety w Hordzie na zmianę pogody trzeba trochę poczekać. No dobra, jestem na ostatniej pozycji, nie jest źle. Ja nigdy tak nie lamię, poza tym, że cały czas. No dobra. Gdzie oni w ogóle są? Ja zaraz sobie włączę większą mapkę. Nie wiem, czy ich dogonię. No ale dobra, oni są nieważni. Ważna jest Miura teraz. Jak ona się spisuje? No skręca fajnie. Znaczy, nie ma mocnego skrętu jak w Miurze tej takiej starszej w Wordzie, co jest. Super Velocia chyba? Ona się tak nazywa. Ona ma inny tam skrót, ale ja już nie pamiętam tego. Jakiś taki dziwny... Chyba P60 czy coś takiego? Nie wiem, ta starsza. W każdym razie ta Miura jest fajna w prowadzeniu. Naprawdę lubię nią jeździć. Nie skręca jakoś hardkorowo. Ma taki skręt przyjemny. Trzeba się trochę postarać, żeby skręcić dobrze, żeby wziąć dobrze zakręt. No ale... Jest ok pod tym względem. Przyspieszenie powiedziałbym, że jest słabe. No ale jak mówię, to jest też kwestia części. Trzeba by tutaj wsadzić jakieś lepsze częściory, żeby cokolwiek też powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o te części, co mam teraz, to jest nie za dobrze, ale źle też nie jest. Na przykład ta Miura starsza ma sporo gorsze przyspieszenie, ale za to nadrabia dużo skrętem, prawda? Czy ja mówiłem, że to jest trasa Waterfront? Chyba tak. No dobra, zobaczymy, czy uda mi się osiągnąć tutaj prędkość maksymalną. Wątpię. No ale sprawdzimy. 320... Chyba 4 było, co? Więcej się tutaj chyba nie da wycisnąć z tego auta. Myk, myk. Dobra. No także jak słyszycie, samochód naprawdę fajnie brzmi. Jeśli ktoś szuka niestandardowego dźwięku silnika, znaczy nie silnika, tylko po prostu auta, to może pojeździć właśnie Miurą. Niestety kupić jej nie można. Jest to właściwie dość unikalny samochód. Poza tym, że prawie chyba każdy gracz ma go w Mordzie. Przepraszam, ale unikalny pod tym względem, że go kupić nie możemy w żaden sposób, nawet za boosty. Podejrzewam, że to się niedługo zmieni. No ale na razie nic nie będę na ten temat mówił. Dobra, dojechałem na ostatniej pozycji. Jak widzieliście, start miałem fantastyczny. Moimi przeciwnikami był Nismo oraz Porsche GT2 996. Start miałem fantastyczny, prędkość maksymalna z 326 km na godzinę. Pięknie przejechałem wyścig, naprawdę jestem dumny z tego i od tej pory codziennie będę jeździł Miurą chyba. Wygrałem hamulce wyścigowe, wspaniale. Dobra, to chodźmy do garażu. Pokażę wam, co ta Miura nam oferuje tak w zasadzie. Pierwsze co, to sprawdzimy ten tunik. Tunik, man. To jest tak, mam tu jakieś części, szukamy dwugwiazdkowych. Mamy tu doładowanie Richtera. Tutaj jest jakieś doładowanie inne. Okej, nic się nie stało, dziękuję. Skrzynia. Nie interesuje nas skrzynia. Interesuje nas... O, mamy Gromlena hamulce. To na pewno powinno zwiększyć. Nie zwiększyło! Hurra! Czyli miło... 4 i 4. Okej, dobra, no to jeszcze można jakoś przeżyć. O rany, nie mam żadnej lepszej części. Ale jest sposób, spokojnie. Jeszcze się nie denerwujcie. Są chyba opony lepsze w sklepie do kupienia. Opony, Amerykony. Tak jest. Prowadzenie nam spadło, wzrosło nam przyspieszenie.
Kurczę, ciężko mi tutaj. No kurczę, to jednak będziecie musieli sami sprawdzić, jak ta miura się tuninguje, ale wydaje mi się, że tutaj prowadzenie będzie spadać wraz z tuningiem, dlatego nie możemy jej raczej. Chociaż nie. Miurę już raz nieraz widziałem w klasie S. Kurczę, no. Znowu chciałem was okłamać, ale się nie udało. Ale mnie przechytrzyliście, dobra. No nie, nie sprawdzę tego tuningu, cholerka. Tu mamy turbo, ono już jest dobre. No nie, 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 nie. Tak nie może być, tak nie może być. No dobra, nie pokażę wam tuningu, ale pokażę wam warsztat z częściami. Warsztat z częściami. I uwaga, pakietów karoserii nie mamy tutaj żadnych. Ale mamy spoilery. Zobaczcie, jaki ja mam piękny spoiler. On jest najpiękniejszy, jest darmowy. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale pięknie. Nie, no jestem mistrzem tuningu. Kurde. Wspaniale. Pięknie. Pasują, nie? Zobaczcie, ten taki viperowy. Ach, przepiękny. Normalnie szybcy i ściekli. Wow, Tokyo Drift. Wow. Wow. A ten? Zobaczcie, pasuje. Jak myślicie, ten? Nie. Chciałem powiedzieć brzydko, ale nie powiem. Niciula, nie pasuje. Dobra, maski nie mamy żadnych. Czyli tuningiem się w zasadzie nie pobawimy. Mamy fajne felgi tutaj. Nie wiem, czy je widać. Teraz je może zobaczymy. Felgi są naprawdę bardzo ładne, jak to przeważnie w Lamborghini bywa. Zobaczcie sobie, pięknie. Pomalujemy na biało specjalnie. Zobaczcie, jakie piękne felgi ma Miura. Także tyle, no. Co mogę powiedzieć więcej o tej Miurze? Jest to dość unikalny samochód, jak mówiłem. Dostaliśmy go za kod. Kodu nie posiadam. Słyszycie? Nie posiadam kodu na ten samochód. Dziękuję. Przycisk V oczywiście zmieniam sobie. Zobaczcie, jak pięknie. No, fajnie. Od razu 1000 pytań mniej. No i przycisk Alt i Z wyłączam HUD-a. Powtarzam się trzeci raz, żebyście się nie pytali o to. Miura, jaka ty jesteś? No jesteś takim średniakiem, mocniejszym, bo masz mocniejsze nitro. Można coś z tobą zdziałać, ale niestety w klasie S sobie nie poradzisz. Podejrzewam, że łatwo cię do niej podnieść. I no cóż, w klasie A myślę, że tylko klasa A jest dla ciebie dobra. Tam możesz powalczyć, Miura, wiesz? A do klasy S nie masz co się pchać, no. Także preferuję wam do klasy E, do klasy E, no w klasie E na pewno dobra by była Miura, ale w klasie A Miura poradzi sobie dobrze. Fajny design, fajny wygląd, mi się podoba, każdy ma inny gust. Natomiast jest to całkiem niezły samochód, fajnie się prowadzi, przyjemnie. Nie skręca jakoś hardkorowo, ale jest to i tak dobry skręt. No cóż, to tyle jeśli chodzi o Miurę. Ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie, hej!